Mam niewiele lat, ale dobrze wiem, co to ból. Wiem też, co oznacza prawdziwy strach. Poznałem ludzi, którzy uśmierzyli ból i sprawili, że mniej się boję. Pomnóż dobro Fundacji Pomóż Im przez 1,5% Twojego podatku. Twój Jaś. Oczywiście, to nie tylko samorządy wspierają ochotnicze straże pożarne, bo tak naprawdę największy obowiązek spoczywa na gminach, na województwie, ale na ochotnicy wspierani są przez Skarb Państwa, przez spółki Skarbu Państwa i dzisiaj jesteśmy przed takim faktem, że 30 tysięcy zostało przekazane dla ochotników z Miastkowa, z Łup i to sprzęt bardzo wysoko specjalistyczny i okazuje się, że w tym czasie ochotnicy muszą mieć bardzo dobry specjalistyczny sprzęt i tu kamery termowizyjne, nowości wprowadza się do obsługi, bo zdrowie i mienie jest bardzo ważne dla mieszkańców i staramy się jako samorządy, ale też jako nasz rząd i państwo również wspiera, bo to jest bardzo doskonała organizacja, która pomaga ludziom. No takim ludziom trzeba wspierać, trzeba im wyposażać w instrumenty do walki z pożarami, ze zdarzeniami drogowymi, z przyrodą, anomaliami pogodowymi. Oni są zawsze wszędzie, gdzie ich potrzeba i gdzieś są do dyspozycji i to są ludzie niesamowicie potrzebni i ich trzeba wspierać, bo działają na rzecz dobra mieszkańców naszego województwa. Wtyczka awaryjna przy wypadkach samochodów elektrycznych, prawda? To wciskamy w to wtyczkę i ona nam oszukuje, tak jakby, że ten samochód jest ładowany i nie odjedzie podczas prowadzenia akcji. I to jakby daje bezpieczeństwo ratownikom? Dokładnie. To daje nam bezpieczeństwo, że ten samochód nie odjedzie podczas prowadzenia działań, bo takie sytuacje miały miejsce na świecie. Czy to jest potrzebny sprzęt? Bardzo potrzebny. Jest to w zasadzie pierwsza jednostka z takim sprzętem na terenie naszego powiatu.